Cześć wszystkim, nazywam się Grzegorz Rutkowski, jestem członkiem Klubu Wysokogórskiego Warszawa od 20 lat. Jestem również klubowym instruktorem i dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować sprzęt, którym posługujemy się w górach, na wspinaniu, ponieważ jesteśmy klubem wysokogórskim. Oczywiście ten sprzęt może służyć nie tylko na wspinaniu, może służyć też innym aktywnościom związanym z górami. Natomiast tutaj, no jak na przykład ambitna zimowa turystyka, ale zdecydowanie jest to po prostu sprzęt, który używamy podczas zimowego wspinania. Zaprezentuję Wam również troszkę odzieży, którą możemy sobie również w górach zimą wykorzystać. To są rzeczy, których ja osobiście używam, to są moje rzeczy. No, czasami są to rzeczy pożyczone od kogoś, ale zasadniczo są to rzeczy, które ja zabrałbym na zimowe wspinanie. I tutaj ważna uwaga, to co Wam będę mówił, to nie są żadne prawdy objawione, to nie jest żadna świętość, to nie jest dogmat. Możecie to kwestionować, ja sam często to kwestionuję, często nawet jadąc już w góry z kolegami, dyskutujemy o tym, czy rzeczywiście jest sens to brać, czy nie ma sensu, może jednak wziąć coś innego, może z tego zrezygnować. Także ja Wam pokazuję pewien zasób sprzętu, natomiast jeżeli Wy dysponujecie własnym doświadczeniem, jeżeli dysponujecie własnym sprzętem, który dla Was się sprawdza, to nie kopiujcie tych rozwiązań bezkrytycznie. A jeżeli zdecydujecie się jednak coś z tego zastosować, to najpierw przetestujcie co w miarę bezpiecznych warunkach, w miarę komfortowej sytuacji, a nie na przykład, nie wiem, idziecie na drogę na swoim limesie i stwierdzicie, a to sobie coś zmieni w systemie. Zasadniczo wszelkie takie zmiany w systemie, w sytuacjach, które mogą się skończyć no, jakąś poważniejszą sytuacją, są niewskazane. Także raczej należy bazować właśnie na swoich doświadczeniach, a ewentualne innowacje wprowadzać dopiero w sytuacji, kiedy rzeczywiście możecie to bezpiecznie przetestować. Nie będę przedłużał, bo jest wieczór. Nie chciałbym zająć Wam 3 godzin, więc zaczniemy może od sprzętu, który jest podstawowym sprzętem każdego wspinacza, nie tylko zimowego, lina. Nie mam tu ze sobą liny. Dlaczego? Dlatego, że lina jaka jest, każdy widzi. Tylko na co należy zwracać uwagę, jeżeli wspinamy się zimą. Możemy się wspinać głównie na linach połówkowych, czyli dwie szyby liny połówkowej. O długości, w zależności od upodobań, będzie to albo 50, albo 60 metrów. Liny połówkowe mają średnicę, w tej chwili te nowoczesne liny połówkowe, powiedzmy od 7, mówię o takich linach standardowych, nie mówię o jakichś ekstremalnych linach, które mają 7,3 mm, bo to są liny dla ekspertów. Mówię o takiej porządnej linie, która będzie też długo służyć, bo taka cienka lina może mieć też mniejszą trwałość oczywiście ze względu na mniejszą ilość materiału. Więc porządna lina naprawdę powinna mieć przynajmniej te 8,2 mm. Dobrze, żeby miała system Unicore. To jest system stosowany między innymi przez Beala, przez Edelweissa. Jest to system łączący oplot z rdzeniem liny, co znacznie zwiększa jej z jednej strony żywotność, bo oplot nie przesuwa się na rdzeniu, w związku z tym nie występują te tarcia, ale też przede wszystkim w sytuacji, kiedy ta lina zostanie ciachnięta na jakimś kancie, to oplot się nie zsuwa i cały czas po prostu ta lina możemy służyć, możemy ją spokojnie przepuszczać przez przyrząd jazdowy i zjechać na niej. Oczywiście po takim incydencie należałoby raczej tę linę w tym miejscu uciąć i korzystać z końcówki, zrobić sobie z tego switchlarsa, dać kolegom używać na ściance cokolwiek, ale zasadniczo naprawdę Unicore super sprawa. Jeżeli nie macie możliwości używania liny z Unicorem, to no, po prostu 8,2 do 8,6 mm grubsze liny po prostu będą ciężkie, będą nieporęczne. Zimą jeszcze dodatkowo, mimo impregnacji,
która owszem, oczywiście impregnacja cała, rdzeń i koszulka, czyli oplot. Nie żadna lina z impregnacją, tylko oplotu. Musi być pewna impregnacja, bo inaczej naprawdę po paru razach, po przepuszczeniu przez przyrząd, po tarciu o skałę, ta lina po prostu straci te swoje właściwości i nie będzie wam służyć, będzie po prostu zamarzać i nawet ją w przyrząd nie włożycie. Także naprawdę warto naprawdę wydać te pieniądze, jeżeli macie wybór, tak? Kupić linę z gorszą impregnacją, kupić linę z lepszą impregnacją, kupić linę z unicorem, kontra lina bez unicora. Naprawdę jakby lina jest podstawą waszego bezpieczeństwa, więc naprawdę warto mieć tę linę dobrą. Czyli zasadniczo dwie żyły, 50-60 metrów, jeżeli macie mieć jeden komplet linki, tak? Jeżeli nie możecie sobie, powiedzmy, z różnych względów, albo nie chcecie, no bo nie każdy musi, tak, mieć większej liczby lin, to myślę, że takim rozsądnym rozwiązaniem będzie jednak 2 razy 60. W Tatrach 2 razy 50 w zupełności wystarczy w 90% przypadków, natomiast gdybyście chcieli pojechać w Alpy, czy w jakieś inne góry, na wielowej ciągówki, często jest tak, że jest dużo stanowisk w ścianie i naprawdę te 10 metrów na komplecie robi różnicę. Na 300-metrowej ścianie zdarzyło nam się, mieliśmy dwa zespoły trójkowe, jeden miał 2 razy 60, drugi miał 2 razy 50 i na zjazdach koledzy z 60 zjechali na 3 zjazdy, my musieliśmy na 5. Także oszczędzili bardzo dużo czasu w przypadku załamania powody czy czegokolwiek, to może mieć naprawdę bardzo duże znaczenie. Także kluczowe sprawy. Lina połówkowa z pełną impregnacją, koszulka i rdzeń. Fajnie byście mogli znaleźć linę z unicorem. Beale robi Iceline'a 8,1 mm, Edelweiss robi Oxygena 8,2 mm. Są to naprawdę liny godne polecenia, aczkolwiek tak jak mówię, ja się spinam na przykład na Tendonach, Masterach, też bardzo dobre liny, trwałe, Ambition jak najbardziej. Szukajcie po prostu, tak? Szukajcie, tylko za konkretne pieniądze starajcie się kupić jednak jak najlepszy sprzęt, ponieważ on zdecydowanie będzie wam zapewniał bezpieczeństwo i satysfakcję. Także tyle o linach. Nie będę wam mówił oczywiście o tym, że możecie się spinać na pojedynczej linie czasami i tak dalej, bo to są już takie kwestie, które kto się spina na pojedynczej linie, to wie, tak? Kiedy i dlaczego może się na takiej linie spinać. Czy tak naprawdę szybkie przejścia w terenie, który nie jest kruchy najczęściej, gdzie będziemy się dużo poruszać na lotnej i raczej nie spodziewamy się, że będziemy zjeżdżać. Tak, bo wtedy zostaje nam tak naprawdę przy 60 pojedynczej, mamy 30-metrowe zjazdy, czyli tak naprawdę bardzo krótkie. Więc 2 razy 60, jeżeli planujemy więcej się wspinać w Tatrach, to 2 razy 50 wystarczy. Przejdźmy teraz do kluczowego atrybutu wspinacza zimowego. No, zimą jest ślisko, zimą są trawy zmarznięte, jest lód. No to trzeba się jakoś w tym terenie poruszać. Czyli czekamy. Czekanów jest cały multum, słuchajcie. I są to czekany bardziej takie, można powiedzieć, klasyczne do tak zwanego klasycznego alpinizmu, bardzo uniwersalne, tak? Czyli można je używać również w jakiejś ambitniejszej turystyce zimowej, można taki sobie czekan zabrać nawet latem w Alpy, fajnie się go przytacza do plecaka na wspinaniu nawet skalnym, jeżeli nie zostawiamy plecaka pod ścianą, bo jest krótki, tak? Czyli po prostu nie wystaje nam jak antena, tylko gdzieś tam przy tym plecaku tkwi. To jest akurat Quantum Tech Grivela, działka już nieprodukowana, bardzo dobra, klasyczna, uniwersalna, z wymiennym ostrzem, ostrze jest zintegrowane z młotkiem, młotek symboliczny, w gruncie rzeczy może chyba tylko służyć do albo bardzo precyzyjnemu rzemieślnikowi do wbijania haków, raczej dobijania, albo do dobijania drugiej dziabki w jakiejś takiej trawce, czy po prostu w zalodzonej rysie.
podpórka, w tej chwili standard, dziurka na ląże. Tu jest ten wyższy chwyt, on tutaj tak dziwnie dość pracuje, bardziej szczerze mówiąc to mogłoby służyć jako ten tak zwany trigger, czyli na kciuk, to co w quarku, o którym zaraz powiem, dobrze jest zobrazowane. W każdym razie, jeżeli myślicie o tym, żeby wspinać się głównie w takich po drogach łatwiejszych i potrzebujecie jednej też uniwersalnej działki, to zdecydowanie taka działka jak właśnie Quantum Tech Gribela. Tutaj można powiedzieć jego następca, czyli North Machine Carbon. Carbon, działka sztywniejsza, troszkę lżejsza, troszkę wygodniej. Też się ją trzyma zimą, ponieważ nie jest tak chłodna jak aluminium. Fajne w tej działce Gribela jest to, że ma tutaj znacznie większe niż Quantum Tech dziurkę głowicy, czyli możecie sobie to przytroczyć do uprzęży i po prostu jest wygodniej, jest zdecydowanie wygodniej. Te same atrybuty, czyli praktycznie Gribelowski, grillowski patent z tym plastikowym, tutaj z tą plastikową stopką, widiowy grot, ten triggerek. Można sobie w przeciwieństwie do Quantum Tech wymienić młotek, można sobie tutaj zamontować również łopatkę, jeżeli zamierzamy się wspinać w lodzie. Tak? Jeżeli zamierzamy pokonywać drogi czysto lodowe, polecam łopatkę w Tatrach. Nie używam osobiście. To zaraz o tym powiem. Powiem o tym, co warto mieć z drugiej strony ostrza. Bardzo popularną, bardzo taką klasyczną, cenioną działką jest Petzlowski Quark. To jest starsza wersja, to jest nowsza wersja. Nowsza wersja od starszej różni się tym, że ma taki fajny patencik tutaj na dole. Można sobie tego Gripresta złożyć, łatwiej się to zagłębia w śnieg, jeżeli chcemy się podpierać w jakimś łatwiejszym terenie. Tak samo jak ta starsza wersja ma właśnie tego tutaj triggerka regulowany. Można sobie właśnie, jeżeli zamierzamy, szczególnie w Alpach na tym właśnie, to fajne, bo możemy sobie to w ten śnieg wbijać i no nie działa to jak kotwica. Dobra, ciężko trochę chodzi. Natomiast te klasyczne działki, w przeciwieństwie do działek bardziej technicznych, mają jedną, można powiedzieć, wadę, jeżeli przychodzi nam spinać się w trudniejszym terenie. Ten wyższy chwyt powoduje delikatne odciągnięcie działki, zmianę kąta natarcia ostrza i po prostu ta działka łatwiej nam może wyskoczyć z chwytu, z placementu, dlatego w tym bardziej technicznym terenie używa się jednak działek właśnie z, różnie to się nazywa, odmianka, ten można powiedzieć wyższy chwyt, tak, czy jak to tam się nazywa. Zaraz wam właśnie pokażę takie działki. Ach, jeszcze tylko wrócę do Gribela. Akurat Gribel będzie, no, Himal, czyli jeden z naszych partnerów, właśnie oferuje działki Gribela i uważam, że akurat ta jest bardzo przyzwoita, no, ze względu na to, że ma karbon zamiast aluminium. No, ma tę dużą głowicę, wymienialne te akcesoria typu młotek, łopatka, także jakbym miał się zastanawiać, tak, co dla mnie byłoby alternatywą dla Quarka, no to myślałbym właśnie o takim maszynie. Przechodzę do bardziej technicznych działek. Klasyk. Nomik. To jest poprzednia wersja Nomika, czyli nie ta najnowsza. To jest moja prywatna działka. Co na niej mam?
Całe stylisko jest owinięte taśmą samowulkanizującą. Niektórzy używają lentek, niektórzy używają taśmy do kijów hokejowych. Mi najbardziej pasuje taśma samowulkanizująca. Tak jak mówię, no nie jest to prawda objawiona. Niech każdy używa czego chce. Ważne, żeby to stylisko po prostu chronić. Ono dzięki temu owinięciu będzie i trochę cieplejsze, i też troszeczkę będzie się oszczędzać. Mam tutaj pętelkę, oczywiście nie ma tutaj w Nomiku takiego sensownego patentu na mocowanie noży. Tu jest taka dziurka, ale tak naprawdę jeżeli tu się wepnie karabinek albo repa, to przy trudniejszych ruchach tutaj mamy po prostu problem z chwyceniem, bo tutaj mamy sznurek i to po prostu uwiera. Uwierzcie mi, naprawdę uwiera, nie polecam, więc tutaj mamy ten patencik stary z tą dziurką, gdzie się repa kewlarowego. Ja używam kewlaru, wierzę w to raczej, że to rąże mi się zerwie niż ten kewlar. Także kewlarek po prostu trudniej się przeciera, a tu jest takie aluminium, które jest ostre, i zdecydowanie kewlar przetrze się trudniej niż przy takim zwyczajnym użytkowaniu, tak? Nie mówię o jakimś locie, tylko o zwyczajnym użytkowaniu, kiedy po prostu trze nam ten replik i zwykły replik mógłby nam się znacznie szybciej przetrzeć niż kewlar. Ostrza zaraz powiem. Ostrza, no, jedyna rozsądna opcja, później szpeju oczywiście. Młotek. Duży. O młotku też zaraz powiem, zaraz po tym, jak umówię resztę działek. To jest nowy Nomik. Fajniejsza rączka, zdecydowanie bardziej ergonomiczna. Chwyt, troszkę inny materiał. Tutaj w zwykłym Nomiku jest owika, tutaj już jest zdecydowanie taki, można powiedzieć, przyjemniejszy materiał. Ostrze ma troszkę inny kształt, wygodniej tutaj leży w ręce. Stary problem z bujającą się w Nomiku głowicą został, przynajmniej wedle Pecla, rozwiązany poprzez tutaj włożenie takiego polimerowego insertu. No i co tu mogę powiedzieć? Dalej jest to dobra, solidna działka. Jedyna taka zmiana istotna, oprócz tego, co powiedziałem w stosunku do starego Nomika, to, że nie mamy już tutaj tej dziurki na repa, tylko mamy zwykły grot. Także tutaj wpinamy ląże właśnie w ten grot i używamy. Alternatywa dla Nomika również. X-Lim Cassina, fajna działka. Moim zdaniem lepsza działka do lodu niż, i nie tylko moim. Wielu kolegów, którzy znacznie lepiej i dłużej spinają się w lodzie, uważa, że jest to znacznie lepsza działka do lodu niż Nomik. Natomiast, no mówię, no ja używam Nomików, bo mi pasują, tak? Niech każdy znowu sprawdzi, co mu pasuje, korzysta z kolegi, wspina się gdzieś na półkach, czy gdzieś w skałkach, właśnie w rejonach breakerowych oczywiście, na działkach, niech zobaczy, co mu pasuje. W X-Limie też można zamontować młotek, tutaj akurat nie ma. Szerokie tutaj też na pięcie karabinka, szeroki otwór. Nie ma grota, ale jest wersja Alpine, która ma grot. Także można sobie kupić wersję Alpine. Charakterystyczna cecha X-Lima, możemy sobie zmieniać rączkę z pozycji Ice do pozycji Dry. Nie widziałem zbyt wielu osób, które używają nawet przy drive-thru tej opcji Dry. Także lepiej chyba zostawić sobie w opcji Ice. Jeszcze więcej działek. Fuel Hammer, Black Diamonda, bardzo solidna działka, tylko ciężka. Nie polecam osobom, które mogą mieć gorzej zrekrutowane mięśnie albo mniejszą tkankę mięśniową, ponieważ jest to ciężka działka i każdy zamach wiąże się z tym, że to odczuwamy. Tak? Bardzo fajna działka do treningu. Tak? Ja sobie tutaj jeszcze przymocowuję obciążniki, tak sobie jadę.
przed sezonem. Także bardzo sztywna, bardzo dobra dziarka. Znowu ostrze spóźni szpery. Bardzo fajne. Także też możliwość regulowania wielkości rączki tutaj przez taką śrubę i podkładki. Ja mam akurat dwie podkładki. Firmowo są chyba trzy. Dla niektórych osób z większymi dłońmi trzy to za mało. I potrzebują dodatkowych. Wtedy standardowa śruba nie wystarcza. Trzeba kupić sobie nową. Kupować trzeba dobrą, żeby pod wpływem korozji się nie złamała. Najlepiej tytanowe, ale drogie. Ale to w końcu chodzi o nasze życie, więc lepiej zainwestować 10 zł w lepszą śrubę i mieć spokój. Znowu działki od naszego partnera Himala. Tech maszyny, konstrukcja zbliżona, znaczy koncepcja można powiedzieć, tak? Czyli ta sama głowica i ostrza i akcesoria, co w tym North Machine, no tylko właśnie rączka z tak zwaną podmianką, też taka, można powiedzieć, działka do tego bardziej technicznego terenu. Ktoś ma zacięcie sportowe, zawsze można sobie Aspida gdzieś wydobyć. Karbonowa, bardzo lekka działka, poniżej 500 gramów. Rosyjska, karbonowa, okay. Aluminium obrane, jeszcze tam w zasadzie okryte karbonem. Bardzo fajna, wyłącznie do trudnego dry toolingu na Tatry. Nie polecam, nie ma szans, żeby zamocować młotek. No i właśnie o młotku. Czy młotek przy działkach, czy młotek oddzielnie. Jak macie mieć dużo haków, bardzo dużo haków, albo idziecie na hakówkę, weźcie młotek zdecydowanie. Jeżeli nie, przymocujcie sobie do działek młotki, może być jeden duży, może być jeden lekki. Ja mam młotki na obu działkach. Jest mi tak wygodniej, dlatego że czasami może być tak, że mam jedną działkę, tak powiedzmy miałbym młotek na jednej działce. Ona by gdzieś była akurat w trudnym placemencie. No i musiałbym wbić bulldoga, czy cokolwiek, czy haka, no i zostałbym działką bez młotka, dlatego mam dwa młotki. Działają. Właśnie. Duży, solidny młotek. Nauczyłem się nim bić haki, nauczyłem się nim bić igły, nauczyłem się bić bulldogi, także dla mnie działa. Oczywiście jeszcze fajnie poprawia, albo psuje w zależności od opinii, wyważenie działki, to znaczy więcej jest zdecydowanie masy na głowicy, lepiej wbija się w trawę. Trawki suche, trawki słabe, zdecydowanie lepiej. A propos trawek, tutaj mam zamontowane ostrze z kuźni typu Tatra. Bardzo dobre do trawek, ale ze względu na zarówno stromiznę, kąt pochylenia ostrza, jak i tutaj końcówkę tego ostrza, bardzo, bardzo słabo pracuje w lodzie. W zasadzie spinanie w lodzie z tym ostrzem to dramat. A propos ostrzy, tu mamy właśnie przykład. Może zbliżę się do kamery. To są dwa ostrza. Nałożyłem ostrze zawodnicze, czyli takie typowo drytoolowe, do ostrza lodowego. Różnica w kącie nachylenia i w końcówce wyraźna, tak? Dlatego właśnie jak takim ostrzem do dry toolu bijecie w lód, to przez to, że ono jest dopasowane do styliska, bijecie tą częścią, po prostu ten kruszycie albo się w ogóle od niego odbijacie. Dlatego ostrza trzeba sobie. Najlepiej oczywiście kupić ostrza specyficzne do lodu, które się niszczą szybciej, i ostrza do trawek, w zależności od tego, na jaką drogę będziecie szli, a wiecie, na jaką drogę będziecie szli, bo czytacie to, pytacie kolegów, orientujecie się, jakie są warunki i wiecie mniej więcej, czego się spodziewać. Także warto zdecydowanie mieć ostrzy kilka kompletów i nawet na jeden wyjazd. Jeżeli zamierzacie jednego dnia się wspinać na drodze lodowej, innego na drodze mixtowej, warto sobie po prostu te ostrza
Do schroniska wynieść. Jeszcze ważna rzecz. Przecież, żeby dziabek nie zgubić, trzeba mieć lążę. To jest lążę. Kupiłem sobie samą, to jest jakaś firmowa tutaj gumka. Dokupiłem sobie właśnie od Gribla taki fajny karabinek z rotorem. Świetnie działa. I tutaj takie jeszcze dwa karabinki akcesoryjne. One mają wytrzymałość 300 kg, więc właśnie jest szansa na to, że ta lążę się zerwie i nie dostaniemy dziadką w głowę. Także lążę trzeba mieć. Ten krętlik jest naprawdę ważny, bo nie ma nic gorszego niż po prostu kajdanki na rękach, tak? Mamy dziadki, jesteśmy jak tyranozaur. Gdzieś tam sobie próbujemy bić ze 30 cm jedna na drugiej. Dramat. Krętlik naprawdę fajna rzecz. Himal ma właśnie też, z tego co wiem, bo ja tam kupowałem właśnie w zamówieniu grupowym parę lat temu. Super, dla mnie super. Ale są też inne patenty. Lotce też robi własną lążę, więc naprawdę możliwości jest sporo. Kiedyś używałem samoróbek, też działało. Raki. Klasyczne 12-zębne do wszystkiego. Gdybyście chcieli mieć jedną parę raków, można się zastanawiać nad tymi, jeżeli zamierzacie więcej chodzić niż się wspinać. Dwa płaskie zęby. Tutaj mam akurat koszyk, on jest niewymienny, ale w tej chwili w tych nowszych rakach czy rakach innych producentów można sobie tutaj zmienić automat, półautomat. Klasyczne zapięcie z tyłu. Półautomaty średnio nadają się do wspinania, dlatego że ciężko jest czasami tutaj dobrze ten przód zamocować do buta, on się czasem buja i w takim trudniejszym terenie po prostu ten rak potrafi tak irytująco się przesuwać. Antiboty absolutnie niezbędne. Jeżeli kupujecie raki i chcielibyście coś odciążyć, nie zdejmujecie antibotów, bo naprawdę one zdecydowanie zwiększają bezpieczeństwo. Gribel G12 Pneumatic. Bardzo fajne raki. Bardziej techniczny teren, bardzo uniwersalne raki, PEC, Lynx, wymienne zęby, pionowe, czyli zdecydowanie lepsze w takim terenie lodowym czy trudnym terenie skalnym, troszkę gorsze w terenie trawkowym, kiedy trawki są słabe, po prostu czeszą. Ale bardzo, bardzo fajne raki naprawdę. Tutaj są akurat po automacie, to można zdjąć, założyć sobie automat i tyle. Naprawdę chyba w tej chwili najbardziej uniwersalne raki dostępne na rynku. Mnóstwo możliwości regulacji. Także też tak jakbym myślał, ok, no, chcę mieć raki do wszystkiego, ale zamierzam się więcej wspinać. Wybrałbym Lynxy. Gdybym zamierzał się jeszcze więcej wspinać, a mniej chodzić, wybrałbym nowe darty. Tył jest stary, ze starych raków, ze starych Lynxów. Przód jest nowy. Czym one się różnią od Lynxa? Mają tutaj mniej zębów i jakby ten cały przód jest krótszy. W związku z tym te zęby są przesunięte do przodu i trochę mniej wygodnie się w nich chodzi. Dlatego mówię, one są bardziej przeznaczone do wspinania, są lżejsze też niż Lynxy, więc przy takim wspinaniu naprawdę, naprawdę to się czuje. Dlatego mówię, jeżeli naprawdę chciałbym się dużo wspinać, to przypuszczalnie wybrałbym darty. Gdybym jeszcze więcej chciał się wspinać i nie chodzić, to wybrałbym G20. To są G20 Grivela. W tej chwili na rynku dostępna jest nowa wersja G20 Plus, która ma wymienny ząb, bo ta ma niewymienny ząb. Dlaczego one się nie nadają do chodzenia? Mają tylko przednią sekcję tutaj w miarę sensowną, a tu mają taką poprzeczkę. Taki po prostu jeden monorail, to się chyba nazywa po gridlowsku. Znacznie sztywniejsze niż te raki z łącznikiem poziomym,
siłą rzeczy. Natomiast no mówię, przez to, że tu jest ten monorail, to się nie nadają do praktycznie do jakiegoś sensownego chodzenia, ale mówię, jeżeli myślicie naprawdę o trudnym wspinaniu i powrocie z jazdami, świetne raki, Gribble G20 czy G20 plus w tej chwili, wymienne zęby, super. Teraz sprzęt, który biorę na każde zimowe wspinanie. Oczywiście w zależności od drogi, na którą idę, to może być więcej, sprzęt może być mniej, mogę wziąć więcej kambów, mogę wziąć więcej haków, no wszystko zależy od, tak naprawdę od specyfiki drogi. Ale jeżeli idę na takie klasyczne wspinanie, to biorę zestaw kamów. To jest akurat taki duży, jego rzadko biorę. Mieliśmy ostatnią dyskusję o szarym kamie. Nie, no, tego biorę naprawdę rzadko. Ale biorę sobie taki standardowy, powiedzmy, zestaw od tak zwanego niebieskiego, czyli to jest odpowiednik Kamalota Trójki, czy to jest akurat Wild Country, czy Dragona Piątki. Po ten mały niebieski, ewentualnie zamiast też małych tych takich zwykłych kamów, biorę sobie hybrydy, czyli takie kamy, które mają jeden zestaw krzywek większy, drugi zestaw krzywek mniejszy. Ja jestem strasznym gadżeciarzem, więc lubię mieć karabinki pod kolor, żeby jak tam one wiszą na uprzęży, żebym widział tak naprawdę, jakiego kama biorę. Natomiast właśnie też mamy taką często dyskusję z kolegami, czy mieć każdy kam na osobnym karabinku, czy jednak je grupować. Ja mam osobiście na każdy kam na osobnym karabinku. Jak się wspinam z kolegami, często po prostu wrzucamy sobie po trzy kamy na karabinek i wtedy jest fajnie, bo jak macie rysę, co do której nie macie pewności, że akurat dany kam tam wejdzie, to co znaczy jeden nie działa, nie musicie sięgać do uprzęży, brać mniejszego czy większego, macie tutaj. Minus takiego rozwiązania? Jak spadną trzy kamy, to spadną trzy kamy, a nie jeden. Także do rozważenia, tak? Co będzie dla Was wygodne, to stosujcie. Ważne jest natomiast dla mnie, jeżeli chodzi o kamy, ważniejsze znacznie niż kolorowy karabinek, to, żeby jednak miały taką przedłużkę, bo to zdecydowanie jak prowadzicie długie wyciągi, jak prowadzicie wyciągi przy rygzakach, no naprawdę każde 10 cm powoduje, że to tarcie, że to przesztywnienie liny jest mniejsze. W tej chwili właśnie DMM czy Wild Country robią coś takiego, że mają te kamy z przedłużkami. Inne firmy też to robią. Jeżeli macie kamy bez przedłużek to i macie na przykład stare, te taśmy już są zużyte, loce wznowiło działalność i doszywają tasiemki, możecie poprosić, żeby Wam zrobili podwójną dynamę. Świetna sprawa, naprawdę. Ja swoje kamy tam przeszywałem. Jestem zadowolony. Bardzo byłem niezadowolony, czyli smutny jak się okazało, że przestali działać. Teraz wznowili działalność, będę im wysyłał swoje kamy do przeszycia, te, które mam, które są po prostu już stare. Kostki też trzeba mieć. Ja mam pełne kostki, to znaczy odlewane z pewnego aluminium, nie puste w środku. Dlaczego? Dlatego, że taką kostkę znacznie łatwiej dobić młotkiem, nie niszczy się tak bardzo jak taka kostka lekka. Czyli no one są cięższe, ale naprawdę zimą, kiedy macie zalodzoną szczelinę, czy po prostu chcecie mieć pewność, że ta kostka wam siądzie, bierzecie. Nawet ostrze dziabki, walicie to, dobijacie. Tak samo. Jeżeli chcecie kostkę wyjąć, też możecie walić taką kostkę ostrze, nic się jej nie stanie. Te wydmuszki naprawdę są znacznie mniej trwałe. Zimą nie zabieram badełka,
ponieważ mam ostrze działki, ostrze działki jestem w stanie zdziałać wszystko. W aspekcie wyjmowania kostek oczywiście, tak? Ile kości? Zależnie od drogi. 6, 8, bez tych największych rozmiarów wystarczy. Kiedy idę na drogę, na której wiem, że będzie dużo lodu i w ogóle, że jest to droga lodowa, zabieram śruby lodowe. Zasadniczo na wspinanie takie klasyczne, można powiedzieć zimowe, śrub nie zabieram, bo nie ma sensu. Tak, raczej lodu tam nie spotkam, a jeżeli spotkam, to będzie go na tyle mało, że będę go w stanie albo przewspinać bez użycia śruby, znajdę gdzieś asekurację z jednej czy z drugiej strony tej lodowej powaci i tyle. Nie ma konieczności. Natomiast kiedy rzeczywiście wiem, że droga jest lodowa, albo wiem od kolegów, tak, że są warunki, to biorę śruby, liczba i długości, wszystko zależy od charakteru drogi. Takie coś jak przyrząd do bałakowa i przy okazji czyszczenia śrub też się przydaje. To jest akurat również grybela, kandela, bardzo fajna, polecam. Plastikowa, więc włożona tutaj do środka, do śruby, nie niszczy. Tutaj oczywiście są te metalowe elementy, ale są bardzo fajnie chronione przez ten plastik, dlatego do 21 wchodzi, no 16 też wejdzie, jak tutaj nie ma tego kapturka. Przecież wspinam się już bez kapturów też. Bardzo, bardzo naprawdę fajny sprzęt. Jeżeli chodzi o śruby, kupujcie dobre. To znaczy takie dobre nie muszą być drogie, tak? No, wspinanie jest sportem drogim, więc staramy się kupować jak najtaniej na promocjach wszędzie, ale jeżeli już macie kupować śruby, to naprawdę kupujcie takie, które się dobrze wkręcają, dobrze wykręcają, bo nie ma nic gorszego niż stać w trudnym miejscu i się mocować z tym śrubą. Na się po prostu tutaj już tak. Nogi dygocą, wszystko dramat, a wy się męczycie ze śrubą. Tak? Dobre też zęby, solidne, potrafią się naprawdę w tych trzech ruchach gryźć w ten lód i naprawdę czujecie się komfortowo. Tak? Ta śruba wam nie poleci gdzieś w kosmos i nie stracicie paru dziesięciu czy paruset złotych. Także to są akurat pecla, te śruby aluminiowe. Teraz Grivel wypuszcza taką śrubę również aluminiową, helium chyba. Bardzo jestem ciekaw. Chętnie bym pomacał albo nabył. W ogóle Grivel robi świetne śruby lodowe. Naprawdę, jeżeli chodzi o jakość. Miałem śruby Greg Diamonda, miałem śruby Grivela, sprzedałem śruby Greg Diamonda, zostawiłem sobie 4 śruby Grivela. Pecle mam, bo są lekkie. No, dla mnie ta lekkość jest zdecydowanie istotna, jeżeli chce się spinać szybko, dlatego wybrałem pecle. Ale naprawdę teraz te aluminiowe śruby Grivela również chciałbym wypróbować. Na czym śruby wieszam? Osobiście nie używam, staram się nie używać plastikowych karituli, bo to jest taki karabinek w jedną stronę. Znaczy to w ogóle nawet nie jest karabinek, wieszaczek w jedną stronę. Tak jak się urwie, no to tracicie wszystko, co tam jest. Waży swoje, tak, możecie na nim coś powiesić, ale do niczego innego nie służy. Ja używam takiego gryblowskiego patentu, to jest karabiner. Jest z aluminium, ma wytrzymałość 25 kg, 2,5 tony, normalny karabinek, słuchajcie. Jest jakiś dramat, trzeba się wycofać, z karabinera nie zjedziecie, a z tego zjedziecie, przelot sobie z tego zrobicie, wszystko zrobicie, poza tym ma gigantyczny prześwit, bardzo łatwo go złapać, w rękawicy też, to też zaraz powiem przy okazji karabinków, jest to naprawdę ważne. Tak? Duży prześwit przy zmrożonych linach, uwalonych śniegiem i tak dalej i to, ta możliwość złapania ręką w rękawicy naprawdę super. Taki plastikowy tutaj elemencik, żeby sobie do uprzęży każdej, nawet bez tych slotów na karitola, żeby to umościć. Bardzo fajnie chodzący zamek. Tu jest taki jeszcze dyksik, że jak mamy powiedzmy kilka śrub,
chcemy sobie wybrać krótszą albo dłuższą, nie tę pierwszą z brzegu, tylko kolejną, robimy tak, podwieszamy ją sobie tutaj, czekamy następną, ta wraca. Super, naprawdę. Jest cięższy niż karabin, ale kurczę, no macie pewnie wartościowy karabinek, super. Natomiast znacznie bardziej przydatny od śrub, przynajmniej w Tatrach, na takiej klasycznej drodze, są haki. No w zasadzie bez haków się zimą w Tatry nie ruszam. W zależności też od charakteru drogi biorę przynajmniej 3-4 na wypadek zjazdu, konieczności, czegokolwiek, tak wzmocnienia stanowiska. Najczęściej jakaś pałka, jakaś łyżka knife, jedynka, cokolwiek. Warto naprawdę przynajmniej ze 4 haki mieć. Macie młotki przy dziabkach, więc jesteście w stanie sobie poradzić. To robi świetne haki. Grivel oczywiście. Tak, mam dużo haków Grivela, mam dużo haków Kampa. Uważam akurat, że Grivel z Kampem robią naprawdę bardzo fajne knife'y. Grivel robi jeszcze też Stiletto, chyba, mam nadzieję, bo to są świetne haki. To są takie knife'y z zaostrzonym tutaj czubeczkiem, więc wchodzą w jakieś takie fajne, mniejsze szczelinki niż taki szeroki knife. Bardzo dobre. Mam tutaj jakąś łyżkę Grivela też. Fałkę Cassina. Nie, Kampa, przepraszam. Także mówię, wielu producentów oczywiście kuźni jedynki i taki dziwny tukanik. Jeżeli bym chciał jakieś dziwne szpary, te haki wkładać. Mówię, ja tego nie biorę wszystkiego na każde wspinanie. To jest taki zestawik, z którego sobie dobieram w zależności od potrzeb. Karabinki, no tak jak mówiłem, duży prześwit, zdecydowanie. Karabinek powinien być duży, żeby go było łatwo złapać w rękawicy. To są akurat małe, ale są lekkie. I to jest ekspres taki sportowy, długi, bo też w zależności od drogi, na jaką idę, biorę sobie ten sprzęt rozmaitej, akurat jeżeli chodzi o ekspresy, rozmaitej długości. Jeżeli wiem, że będzie na przykład droga w litym, skalnym terenie, po spitach, albo gdzieś tam biegnąca, powiedzmy, jakiś jeden trudny wyciąg, no to biorę sobie wtedy więcej takich ekspresów, tak? Powiedzmy, to jest 30 prawie centymetrów, 25 centymetrów, tak? Ale zdecydowanie bardziej uniwersalne są te górskie ekspresy, tak? Czyli pętla 60, tak, dwa karabinki, krótki 20, cyk, 60. Standardowo biorę 6 do 8 takich tych górskich. Jeżeli wiem, że będzie na przykład mało kluczenia, potrafię wziąć nawet 10 do 12. Czasami wezmę takie, nie wiem, dwa krótsze, jeżeli będę potrzebował. Natomiast raczej to jest mój podstawowy sprzęt. Sprzęt zimowy, czyli te ekspresy górskie. Wszystkie mam w takim samym kolorze taśmy, wszystkie mam w takim samym kolorze karabinków. Zawsze ten sam karabinek idzie do liny, zawsze ten sam karabinek idzie do haka czy do punktu, tak, bo wiemy, że tutaj aluminium w kontakcie ze stalą znacznie, że tak powiem, w związku z tym, że jest słabszy, jest większy, bardziej miękkim stopem, to potrafi się tutaj po prostu robią się takie wrzewy i one potrafią potem kaleczyć, inne są niebezpieczne, więc trzeba z tym uważać. Biorę również pętle 120. Pętle 120 też są oczywiście w innym kolorze niż moje ekspresy. Karabinek, no standardowy patent. Te ekspresy mam na uprzęży, to mam przez ramię do punktu. Dwie, czasem 4 sztuki, jak jest jakieś tam kluczenie. Ale mówię, no to jakby to jest taki mój standard, każdy wie, ile potrzebuje.
przeloty, to mi kiedyś Lotse zrobiło, taki fajny patencik. Podpatrzyłem gdzieś kiedyś, to zasadniczo wszystko gdzieś u kogoś kiedyś podpatrzyłem, to nie jest żadna moja inwencja. To jest wszystko podpatrzone, przeczytane, przetestowane, tak? W sensie, o, spróbuję. No i spróbowałem, Lotse mi takie coś zrobiło. To jest zwykła dynema pojedyncza, zszyta na końcach, to jest duże takie uszko, spokojnie, żeby karabiner wszedł. Dwa karabinki, przewleka. Mogę tego użyć, tak? Oczywiście mogę zdjąć. Mogę sobie też to ewentualnie jakoś tam skrócić. No, na różne sposoby tak naprawdę mogę to wykorzystać, tak? Jeżeli będę potrzebował karabinka, zabieram, mam pętlę gdzieś tam za jakiś blok czy cokolwiek. Ale mam kolegów, którzy na przykład tego nie lubią i nigdy nie używam, jak się z nimi wspinam, bo po prostu tego nie lubią. No. Po co stresować człowieka albo robić mu przykrość? Na stanowiska nie używam oczywiście dynemy, nylon. Cięższy niż dynema, ale w związku z tym, że ma troszkę więcej dynamicznych właściwości niż dynema, no to biorę 220 na stanowiska nylonowe. No w każdym razie nie z dynemy na stanowiska. Uprząższy. Lekka. Tu nie ma żadnego wymoszczenia. Dlaczego? Dlatego, że zimą mamy dużo na sobie ciuszków i po prostu nie potrzebujemy jakiejś takiej amortyzacji. Zresztą teraz te uprzęże tak poszły do przodu, że są jakieś kosmiczne materiały, które te siły gdzieś tam w klimatyczny sposób pocierają, znoszą. Super. Natomiast na co zwrócić uwagę przy uprzęży na zimę? No fajnie, żeby jednak miała te regulowane nogawki, bo nawet jak jesteśmy zmęczeni, nam się nie chce po prostu tych raków zdejmować, nie, już jesteśmy w miarę bezpiecznym terenie, tak? Mamy nasze piękne, nowe, lśniące raki, nie chce nam się ich zdejmować, a chce nam się zdjąć uprząż, bo nie chcemy po boku na przykład zaraz zdjętym paradować w uprzęży, no to taką uprząż z nogawką regulowaną znacznie łatwiej jest zdjąć. Ale oczywiście nie polecam, tak? Lepiej zdjąć te raki, zawsze się coś tam się zahaczy, przetnie i tak dalej. Ale mówię, no, znam ludzi, którzy siebie, którzy czasami są tak zmęczeni, że no, także regulowane nogawki, fajne. Tu są sloty właśnie na te kalitule z boku. Tu jest jeszcze taka fajna pętelka z tyłu. Ta pętelka to jest, znaczy może służyć jako szpojerka, ale ja na przykład tutaj wieszam rękawice. Jak idę, wspinam się, mam jakieś tam rękawice wspinaczkowe, to sobie wieszam rękawice dla saturacji. I mi tutaj nie zawadzają, bo są zupełnie poza, można powiedzieć, szpajerkami, czyli tym może być systemem wspinaczkowym, tak? Sięgam i wiem, że one nie są tutaj, że nie przeszkadzają moim karabinkom i tak dalej, tylko gdzieś tam sobie wiszą z tyłu i po prostu nawet zamkniętymi oczami wiem, że będę mógł je ściągnąć i założyć i będzie mi ciepło. Ale nie jest ciepło. Aha. Przepraszam was. Uprząż mi się tłumaczy. Przecież jak możemy się wspinać zimą bez takich sztuk? I dobra. To są akurat stare, nieprodukowane, już chyba z wyjątkiem tej czerwonej, czyli oryginalny Warthog Salerzy. To jest Mount Technology Glencoe Szkocja, czyli oryginalny szkocki. To jest jego nowsza wersja. A to jest jakiś coś, znalazłem walka gdzieś. Takie coś. Warto zabierać. Jak mamy drogę trawkową, 6 czasem stricte trawkową, tak? 6 sztuk. Jak nie mamy drogi trawkowej, to raczej zabieram
To wynika 1, 2, 3, w zależności od tego, ile jest tych traw. Jak są słabe trawki, płytkie trawki, moby, nie, nie moby, bulldog. Jak są solidne trawy, moby lik wodarowy, który jest akurat łamany, czasem się zdarza, no, sprzęt się niszczy. Natomiast co znacznie łatwiej wbić, może też służyć nawet jako hak, jako ścienką wyspę i tak dalej. Moby, z uwagi na to, że ma znacznie tutaj większą powierzchnię, która rozkłada te siły, no, trudniej jest go wyrwać niż takiego bulldoga. Może służyć też jako pałka ostatecznie, tak? Jeżeli jesteśmy w jakiejś dramatycznej sytuacji, możemy z niego zrobić haka. Także z obu możemy zrobić haki. O, Lotse też właśnie robi fajną rzecz, bo może nam tutaj przyszyć tafielki. Proponuję nylon, a nie dynemę, bo dynema jest znacznie bardziej podatna na przecięcia, bardzo gorzej znosi kontakt z tymi krawędziami niż nylon. Więc warto sobie nylonem takim właśnie dwie pętelki tutaj, w sensie tak jak kama, tak? Czyli taką formują pętlę zrobić i też oszczędzacie trochę tego nagrania na boku. Osobiste. No standard, tak jak latem. W zasadzie HMS-y, krzyżot asekuracyjny, ja biorę sobie zawsze na każde wspinanie, akurat jakiś microtraction, czy to plecak wyciągnąć, czy to ewentualnie właśnie zastosować jakiś system do wyciągania przy autoratu niskie, przydaje się. Nóż na odpowiednim karabinku, wiem, że to więcej waży, ale jak się ma dużo na karabinku, to często ten zamek nie chce się otworzyć, są kłopoty, no nóż jest na tyle kluczowy, że on po prostu na odpowiednim karabinku. Trusiki oczywiście i tu mam jeszcze taki patent. Też na stanowisko, to jest Bealdyna lub. Używam go właśnie do budowy stanowisk, bo jest to po prostu kawałek wnętrznej gliny, więc on znacznie nawet lepiej niż ta 120 nylonowa absorbuje siły, udary i używam go jako lążę do zjazdu. Bo też wiecie, jak stoicie na stanowisku i jest ta ląża nienaprężona, gdzieś tam was bujnie, no to przy dynamie to w ogóle kaplica, bo ona jest ultrastatyczna, więc potrafi po prostu zaabsorbować obciążenia i wszystko tam działa na kręgosłup. I on trochę lepiej dynamik w ogóle świetnie. Ale jest ciężki, więc też właśnie czy warto. Mam jeszcze czasami taki, czy to kiedyś była moja pętla właśnie zjazdowa, aramid, więc jak stwierdziłem, że jednak szkoda mi mojego kręgosłupa, to stwierdziłem, że to będę miał na przelody. Ale fajnie jest w ogóle być niestrzymany, tylko kupić sobie właśnie kawałek taki 2 metry, 6-milimetrowego kewlara, związać go na końcu i po prostu też go mieć jako przelot, tak jako pętlę taką do przeloku, rozwiązujemy ten super. Przewlekamy gdzieś przez jakieś czy zabite koluszko haka, czy gdzieś tam za jakiś ząbek, cokolwiek, tak, jakieś oczka skalne, jeżeli spinamy się w wapiennych rejonach. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Lewo zjazdę. Zawsze biorę. Zawsze. Może nie tak dużo jak tutaj, bo to jest, nie wiem, 6-8 metrów, ale przynajmniej z 5 metrów staram się wziąć naprawdę. Tego lepa na zjazdach idzie bardzo dużo, jeżeli się wycofujemy. Czasami stanowiska są słabe, więc warto wzmocnić. Naprawdę 6 mm to jest 700 kg wytrzymałości. To jest tyle co kostka, tak? Taka z tych mniejszych, więc naprawdę warto to mieć. Nóż, jak nie mamy noża, to sobie gdzieś tam radzimy inaczej, czy ostrzym dziadków, czy gdzieś tam ostrą skalę bierzemy, ale no, zasadniczo nożem jest szybki, dlatego go mam. I kawałek na dnia. Na poważniejsze drogi znacznie więcej. Zaraz przez 15. Dobra.
Kask. Ja mam akurat starą wersję Sirocco. Bardzo fajny, lekki kask. W tej chwili pojawiły się też kaski, które mają tutaj na tym styropianie jeszcze jakieś takie twardsze skorupy. Griver Masterpa, to też można go akurat w zamówieniu drugowym będzie kupić. Pecl, tutaj ma jakąś taką nakładkę w nowym sirop otwartą, no bo jak tutaj dostaniecie kawy, nie ma. Jakaś dziurka, to jakieś tam wgłębienie, więc to po prostu to się niszczy, to musimy czy dodamy jeszcze ze 20 gramów i zrobimy taką solidniejszą wersję. Czy nawet, słuchajcie, wiecie, czasami się zdarza bardzo często walić ubrem gdzieś tam w skalę, tak jakaś przebieżka, coś patrzę do góry, pan. Tyle, no to się niszczy, dlatego zrobili taką fajną naprawdę odpowiedź na problemy spinaczy. Mocowanie na czołówki, standard, tak? Musi być każdy kask. Każdy kask to ma. Co jeszcze? No słuchajcie, no każdy musi mieć wodę. Tak. Termos. Ja nie biorę. Za ciężki. Sam termos 0,85 waży pół kilo. No to jest bardzo dużo. To jest odpowiednik pół litra wody, dlatego nie biorę. Wolę wziąć sobie ciepły płyn do butelki, wsadzić gdzieś zajmować kciuchy, który mam w plecaku, czy w łapawicy, czy cokolwiek po prostu. To trzyma. Nie trzyma oczywiście przez 10 godzin jak termos, ale dalej jest to w miarę ciepły płyn. Jeżeli natomiast idę na drogę no, wymagającą dla mnie, wiem, że dużo czasu spędzę, że jest tylko, że wrócę późno albo będę gdzieś nocował w ścianie, to jednak biorę sobie kucheneczkę. To jest akurat MSR Reaktor. Bardzo fajna kuchenka, taka do użytku, szczególnie właśnie na dużych wysokościach zimą. Podobną taką kuchenką jest Winberner MSR-a. Akurat Packer ma w swoim ofercie, także też jest zamówienie klubowe i myślę, warto się nad tym Winbernerem szczególnie zastanowić. No co, taka kuchenka, oczywiście bez kartusza, no ona waży mniej niż taki termos. Tak? Ona waży 400, to jest w środku kartusz. Ale jakbym wyjął kartusz, to by ważyło 414 gramów, czyli 100 gramów mniej niż termos. Wsadzamy jeden mały kartusz, 700 gramów i mamy z tego spokojnie zimą, jak jeszcze będziemy mieli lepszy gaz, 5 litrów wody. Naprawdę wracamy ze wspinania, jesteśmy w jakiejś odległej dolinie, wsiadamy sobie, odpalamy kuchenkę, rzucamy jakiś rosołek, gorący kubek, elektrolity, cokolwiek, i mamy ciepły napój w dużej ilości. Pamiętajmy o tych elektrolitach, bo jak roztapiamy śnieg, to wiadomo, on jest bardzo ubogi w mineralu, więc potrafi nas zdemineralizować. Więc lepiej sobie zawsze jakiegoś tam elektrolita dożyć, szczególnie, że jesteśmy wyczerpani pod spinami, więc naprawdę warto. Więc jeżeli miałbym do wyboru wziąć termos i kuchenkę, byłbym kuchenkę. Tak, zdecydowanie. Tak, 10 minut naprawdę gotowania, napijemy się i na kolejnych 5 wyciągach zyskamy 20 minut, bo się będziemy wspinać szybciej, bo pierwsze spędzimy te 10 minut na wypoczynku. Będziemy troszkę bardziej już no, zregenerowani, plus będziemy lepiej nawodnieni, będzie nam cieplej, będziemy psycha po prostu głośni. Naprawdę warto o czymś takim pomyśleć jako o alternatywie dla tych osób. No zimą, słuchajcie, zimą jest ciemno i zimno, ale czasami świeci słońce, tak? Więc jak świeci słońce, no to warto warto mieć okulary. Tak jak jest taki słoneczny dzień, tak no to zabieram. Czym się powinny charakteryzować dobre okulary? No powinny dobrze wyglądać.
To jest podstawowy atrybut tytułu. Nie, żartuję, słuchajcie. No to no, warto mieć, ale jeżeli już decydujecie się na okulary, to naprawdę, jeżeli możecie, kupcie sobie takie, które mają te fotochromowe, jak to się chyba tak nazywa, szkła. To są akurat Gilbo okulary i one mają te szkła fotochromowe od 2 do 4. Czyli możemy sobie nawet gdzieś tam rano, jak jest pochmurno, na przykład nie wiem, wieje, czy wiemy, że po prostu zaraz wejdziemy na słońce, zakładamy sobie i one po prostu w miarę tego, jak słońce wzmaga swoją aktywność, to po prostu się przyciemniają i dalej po prostu nie musimy ich zdejmować, nie musimy ich wkładać do plecaka, tak? Wychodzimy z nich rano, wracamy wieczorem i wypieramy. Bardzo, bardzo polecam, naprawdę. Kiedyś mi się wydawało, że to takie głupie jest, ale zacząłem tego używać i uważam teraz, że jest fajne. Także akurat mówię, no Gilbo robi te szkła kameleon, zebra kameleon, różne tam masy cztery. Fajne są i naprawdę ważne. Ale ważniejsze niż okulary, ważniejsze niż okulary jest apteczka. Tak? Przynajmniej naprawdę podstawowa jakaś apteczka, żeby mieć jakiś opatrunek, żeby mieć jakiś plaster, cokolwiek, środki przeciwbólowe. No, niektórzy mówią, że w zasadzie to tylko wystarczy, bo jak ci nic nie jest, tak, jak to nie jest jakiś tam poważny uraz, to właśnie plaster i kawałek bandaża ci wystarczy, sobie dojdziesz. A jak masz poważny uraz, to nic ci nie pomoże, tak, bo się wytrwalisz i uczysz. Ale naprawdę, warto mieć podstawową apteczkę, jakieś gazy, plaster, bandaże, środki przeciwbólowe. Ja jeszcze w apteczce noszę zapalniczki, bo skoro już mam, mogę się chcieć zdecydować wziąć kuchenkę, to nie chciałbym zostać bez zapalniczki. Mam kuchenkę, jak można jej palić. Więc ja tych zapalniczek noszę z 10, naprawdę, mam po kieszeniach. Kiedyś pożyczyłem koleżance kurtkę, to ona myślała, że ja po prostu jakiś jestem nałogowy palacz. Masz chyba z tych zapalniczek tutaj kieszeni. No tak, no bo właśnie w tym celu mi służą. A że ja też biorę zawsze, to wiem, że będę miał zawsze, to mam dwie zapalniczki. Na wszelki wypadek byłby jedna sprawdziarza, natura paranoika. Warto mieć. Widzicie. Mówiłem o okularach, ale zimą znacznie lepszym pomysłem są gogle. Ale gogle z szybką kategorii pierwszej. Zero albo jedynka. Dlaczego? Dlatego, że gogle zawieci w śnieżycy, przy złej pogodzie, nawet przy wietrze, tak nie musi padać śnieg, ale wieje wiatr, on podbiewa ten śnieg, naprawdę potrafi utrudnić życie. Macie takie gogle, widzicie, żyjecie, bo jesteście w stanie gdzieś dotrzeć, tak? Jak nie widzicie, to siedzicie po prostu i jest drama. To są akurat właśnie takie najprostsze, słuchajcie, gogle od Gilbo z tą szybką 1. Świetne. Używam ich na nartach, jestem słabym narciarzem, więc nie potrzebuję jakichś super gogli. Lepsi narciarze też nie potrzebują super gogli, tak? Mają tam umiejętności. Ale jestem skonsumowany. Więc mogą sobie pozwolić. Tak? Warto, naprawdę, bierzcie gogle, jeżeli wiecie, że będzie gorsza pogoda. Bo potrafią uratować. Jeśli nie życie, to dół pleców. Taki fajny gadżecik. Z Decathlonu. Taka szminko bronzer. Nie bronzer, tylko ten, jak się nazywa, przeciwko, do opalania. Kremik, taki sztyw do twarzy. Zimą wieje, oblizuje się tę usta po prostu. Pierśnięte potem, cyk. Jesteście piękni.
naprawdę warto gdzieś tam do kieszeni sobie wrzucić. I z partnerem też się można podzielić, jak na opryszczkę. Jak na opryszczkę, to poleci mi 20 złotych naprawdę w Decathlonie. Super przyda. No dobra, ale to słuchajcie, mamy to wszystko na sobie, ale raków na dole sobie nie założymy. Musimy czymś chodzić, w butach. Butów na szczęście, słuchajcie, ma całe multum na zimę. Każdy producent stara się coś tam fajnego nam zaprezentować. Tu mam fajną kolekcję. Te są nawet z metką. Butów zimowych. To są dziewiątki od Sportivy. To jest ich bezpośredni konkurent. Skarpa Phantom Tech. Akurat skarpa jest dostępna w Himalu. W ramach zamówienia grupowego można sobie to kupić. Buty o bardzo podobnych parametrach, bardzo podobnej charakterystyce, czyli buty z tym zewnętrznym getrem, nie botkiem. Często ludzie właśnie mówią botek, a więc na myśli ten zewnętrzny get, czyli overboot, tak? Czyli but, który ma ten zewnętrzny wodoodporny, kołnierz, zwiększający również termikę. Pod spodem ten taki normalny but, czasem z membraną, czasem nie. Tutaj akurat w przypadku tej skarpy, tej membrany wewnątrz nie ma, jest tylko ta zewnętrzna. Bardzo lekki, naprawdę bardzo fajny, z bardzo dobrą podeszwą. Używam jej w moich innych butach. No to są moje Phantom Guide'y poprzednich tych butów. Wyobraźmy, ten but waży kilogram. Jeden but w rozmiarze 43 mam mały. To jest jeden but w rozmiarze 45. Słuchajcie, on jest lżejszy niż ten. Tak? Czyli nie wiem, no tak na moje oko waży z 900 gramów ten nowy, a ten waży naprawdę kilogram 15 gramów, 1015 gramów. No, zdecydowana różnica. A podobno badania brytyjskich, nie amerykańskich, tylko brytyjskich naukowców z armii mówiły 1 kg na nodze, to jest 5 kg na plecach. Tak? Czyli 200 gramów na bucie pozwala Wam tak naprawdę zaoszczędzić w pewnym sensie kilogram, tak? Kilogram noszenia. Więc naprawdę normalny, zwykły system sznurowania na sznurówki, bardzo pewny, sznurówki miękkie, nie rozwiązują się. Naprawdę, no skarpa naprawdę dała tutaj no, popis, tak. Bardzo, bardzo fajnie, że ten zamek jest też tutaj laminowany, więc woda się nie dostaje. Sztywne, jak przystało na buty do raków. Także lubię moje stare buty, naprawdę. No, ale myślę, że jakbym miał je zastąpić czymś, no to właśnie taki Phantom Tech, jeżeli miałbym pozostać w systemie skarpy. Tak, jeżeli bym się decydował na Sportivę, no to może bym myślał o tej dziewiątce, teraz wyszła nowa wersja, G5 Evo, o którym zaraz powiem. G5, on ma troszkę inny system sterowania niż Phantom Tech, ma BOA, czyli ten system mocowania za pomocą stalowej linki z pokrętłem. To jest jeszcze dodatkowy ten rzędu do usztywniania kostki. Można go sobie, jak idziemy gdzieś tam w terenie, zluzować i po prostu teoretycznie wygodniej się idzie. Osobiście powiem Wam, że w takich butach, gdzie jest takie sznurowanie i po prostu użyję sobie tę kostkę, no myślę, jakoś nie wygodnie. No, ale to tak pomyślałem i tak zrobię. Także mówię, no jakbym był większym panem na sportliwym niż skarpy, to pewnie bym wybrał taką dziewiątkę. A G5 Evo ma taki patent, że to pokrętło jest przeniesione na zewnątrz, czyli w zamyśle nie musimy tego całego getra odpinać, nie tracimy ciepła, nie wylatuje nam tam do środka wilgoć, tylko sobie z zewnątrz to kręcimy. Potencjalny minus dla mnie,
w jakimś bardziej technicznym terenie, kominie czy coś, czy nadają się o śliznie, możemy sobie po prostu ten to kółeczko skasować, tak? Możemy sobie wyjąć. No i raz polkiwa daje z tym swoim testerom najwyraźniej, bo nie przeszkadzało. Jeżeli chcemy być bardziej fast and light, możemy sobie kupić taki but. To jest taka hybryda. To znaczy, taki może być bardzo lekki but do wspinania lodowego, jeszcze z takim fajnym tutaj też getrem zewnętrznym, żebyśmy mogli się zabezpieczyć przed wodą, śniegiem, czy troszeczkę przed wilgocią. To był waży 780 gramów w rozmiarze 43,5, czyli jest jeszcze lżejszy niż ten Phantom Tech. Natomiast no, lekkość za cenę ciepłoty. A to ma znaczenie, bo ja w tym, to jest mój but prywatny, ja w tym bucie poszedłem na długą drogę, którą się spodziewałem zrobić w 8 godzin. O 15 będziemy jeść sobie placki w moku. Nie, o 15 to my byliśmy ho. No skończyło się utratą paznokci w dużych palcach. No zasadniczo po prostu. One mają też bardzo wąski czubek, więc te paznokcie cały czas były kompresowane, były przy każdym uderzeniu w śnieg, w lód, przy każdym kroku. Kiedy mam wilgotne skarpety też, zmarznięte, to tarcie po prostu powodowało, no lecz niestety paznokci nie udało się uratować. Więc też jakby lekkość, ale nie za wszelką cenę. Zdecydowanie, jeżeli myślicie o tym, żeby mieć jeden but, polecałbym coś z tej serii but z getrem. Tu mam jeszcze taką ciekawostkę. But z getrem, tym overbutem i wodkiem wewnętrznym. Tak, to jest kalusz Arcteryxa, najbrzydszy but na świecie, jak niektórzy mówią. Botek wewnętrzny. No i ten zewnętrzny but. Co ciekawe, ten podwójny but waży tyle samo, co ten mój stary Phantom Guide. Także tak technika poszła do przodu. Gore-Tex oczywiście, pełna wodoodporność. Czasem można dostać. Tak. Nie musicie zawsze kupować nowych butów. Tak? Możecie gdzieś, jeżeli znajdziecie używane w dobrym stanie, no jak najbardziej. Tak? Jeżeli akurat uważacie, że to jest but, który Wam pasuje. To jest w ogóle kosmos, słuchajcie. Kosmos z dwóch względów. Z jednej strony jest to but taki wyprawowy. Jeżeli się wybieracie gdzieś w góry wysokie, no to zdecydowanie taki but powinniście przynajmniej myśleć o tym, żeby zakupić. Bo naprawdę no tam jest zimno i tam jakby utrata, nie wiem, czucia w palcach, czy w ogóle jakiegoś komfortu, no jest znacznie poważniejsza nawet niż w tych naszych Tatrach. Tak? Przypuszczam, że na utraconych paznokciach by się nie skończyło. Także pewnie jak chcecie iść sobie na Lenina, czy gdzieś na jakąś Pabiedę, czy być może, nie wiem, na Elbrus zimą, no to można by się zaopatrzyć w taki but. Słuchajcie, no, ja go dzisiaj mam pierwszy raz w ręce, po prostu fenomenalnie lekki. Masa porównywalna z tym, tak? Czyli myślę, że to będzie około kilograma, a ja tutaj już wymacałem dwa bodki wewnętrzne. Oczywiście boa, żeby nie trzeba było sobie tam tych rękawic zdejmować, mocować się ze sznurowadłami. Jeden botek wewnętrzny i jeszcze taka wewnętrzna skarpeta, no. Mega ciepłe. Także jeżeli ktoś myśli naprawdę poważnie o wyprawach, to może się zaangażować nawet w zakup czegoś takiego. To jest ta Sportiva. Skarpa chyba też ma odpowiednik tego w postaci Phantoma 8000. Także też na ten rok, na poprzedni chyba, w poprzednim sezonie, tak jak weszły te Phantom Techy, tak i Phantomy 8000 tam weszły. Słuchajcie, no. W czym to nosić? Plecak. Jaki powinien być plecak na wspinanie zimowe? Lekki, ale wytrzymały. No.
Ja mam taki plecak, który mi się dobrze sprawdza. Jest lekki. Czy jest wytrzymały? Nie wiem. No ja już w nim parę dziur zrobiłem, w tym jedną z powodu kosówki, drugą z powodu mi bliżej nieznanego. Ale zauważcie, to jest plecak, który ma nominalną pojemność, z tego co mówię, procent 22 litry. Tak? On się nazywa, znaczy ma w nazwie, tak, 30, ale 30 oznacza jego tak naprawdę maksymalną pojemność z tym rozwiniętym kołnierzem. Jego nominalna pojemność to 22 litry. Ja się do takiego plecaka pakuję na całą biegę wspinania. Niektórzy koledzy potrafią się spakować do takiego plecaka na 2 dni. Da się jak najbardziej. Więc ktoś mnie niedawno spytał, no słuchaj, poradź mi jaki plecak kupić na wspinanie zimowych górach, no taki 35-40 litrów. Jezu, to nie wiem, 40 litrów to zdecydowanie moim zdaniem za dużo, dlatego że po pierwsze taki plecak będzie ciężki, a po drugie będzie duży, tak? będzie na plecach zajmował dużo miejsca. Jeżeli się będziecie wspinać w technicznym terenie, to może się okazać, że po prostu będzie wam niewygodnie, tak? A jeżeli go całego nie wypakujecie, to będzie się paplunił, tak? On nie będzie wam na tych plecach dobrze leżał, nie będzie przylegał, no tylko będziecie czuć, że tam się wszystko po prostu jakoś przemieszcza. Dlatego raczej no, nie przesadzajcie z wielkością tego plecaka. Oczywiście jak chcecie mieć jeden uniwersalny, no to wiadomo, tak, trzeba iść na kompromisy, ale dla mnie uniwersalnym plecakiem wspinaczkowym to jest plecak no, do 30 litrów, to 32 max. No oczywiście tu są takie kwestie, no, że jak to wszystko upakować do środka. No liny do środka nie upakujemy, kasku do środka nie upakujemy i tak dalej. No, no to miejcie to na zewnątrz. Tak sobie myślę. Ja wiem, że mnie też tak uczyli, tak, że taka jest tradycja, że ta termik nie pokazuje, że jest ta termikiem, tak, i że nie wypada chodzić z liną na wierzchu i z kaskiem na wierzchu i tak dalej, żeby nie wiem, jakoś tam nie puszyć się przed tymi turystami. No kurczę, no my się nie puszymy, my idziemy na wspinanie, więc my się wspinamy dla siebie i mamy szukać rozwiązań, które są wygodne dla nas i skuteczne. Więc jeżeli ja miałbym wziąć większy plecak tylko po to, żeby wpakować do niego linę i kask, żeby nie pokazać turystom, że jestem spinaczem, no to mamy tego było bez sensu, tak? Wolę sobie wrzucić linę na plecach, tak? Szczególnie, że producenci plecaków, nie wiem, chyba nie są świadomi, że w Polsce mamy taką tradycję, robią fajne systemy noszenia liny na plecach, tak? Czyli to jest taki pasek, przerzucacie sobie linę na, macie wypakowany plecak, przerzucacie sobie tutaj linę, tak? Jeszcze wrzucacie tutaj kask, tak? Na tę linę i sobie tak to niesiecie. No trudno, no. Wspinacie się dla siebie, a nie dla kogoś, tak? I to jest moje oczywiście osobiste zdanie. Ja nie mam problemu z tym, żeby nosić linę na plecaku i tyle. Nie uważam się za nikogo lepszego od turystów i tyle. Sam też jestem turystą. Tak, bardzo lubię sobie pójść w Tatry, pochodzić albo posiedzieć, tak. I tyle. Dlatego myślcie o sobie, myślcie o swojej wygodzie, myślcie o swoim bezpieczeństwie, myślcie o ergonomii, a nie o tym, co myślą o was inni, tak. Nawet jeżeli robicie drogi różne. Robicie je dla siebie, a nie po to, żeby dokopać kolegom. Podobno. Tak. Czy wszyscy już śpią, czy kontynuujemy o ciuszkach? Jest lista pytań. Możesz sobie zadać pytania. Nie gwarantuję, że odpowiem, ale... Pierwsze pytanie jest, co sądzisz o banditach, czyli dziabach od Singh Rocka? Bandity, czyli odpowiednik
takiego, bo może nie wszyscy zdążyli sobie to wygooglować, tak? Bandity to są takie, można powiedzieć, klasyczne dziadki, tak? Czyli bez tej tak zwanej podmiany, czyli nie dziadka klasy Nomika, tylko klasy raczej Quarka czy tego Nosina, no? Zależy do czego, tak? Jeżeli dziadka ma atest, tak, CE, to znaczy, że spełnia normy i okej. Okay. Ja miałem ją raz w ręce i bardzo przyzwoite wrażenie na mnie zrobiła. Tak, taka solidna dziadka, chociaż ona ma chyba tutaj taki papier ścierny dziwny na tym stylisku, ja bym to wywalił w ogóle, słuchajcie. Tak samo Cassin i Xrymy przychodzą z takim papierem ściernym, słuchajcie, no. To jest pożeracz rękawiczek. Odklejcie to sobie, zaklejcie sobie dętką, taśmą jakąkolwiek, wywalcie po prostu te wszystkie papiery ścienne, bo to jest dramat. Naprawdę nie warto. Także Bandit, bardzo solidna dziadka. Nie wiem, czy kuźnia robi do niego ostrza, szczerze mówiąc. Chyba tak. Nie mam osobiście, więc jakby jak sobie wertowałem katalog kuźni, to nigdy nie zwracałem uwagi, ale zawsze mogą wam dorobić, także spoko. Młotek, łopatka, tak, ma te akcesoria, więc... Kolejne pytanie. Skąd wiedzieć, która śruba jest dobra? Jak to słuchaj? Dobra śruba jest dobra, ponieważ jest dobra. Znaczy, nie żartuję. Słuchajcie, nie bardzo wiem, co się kryje za tym pytaniem. Znaczy dobra w sensie jakościowo czy długościowo? Tak, w sensie no jakościowo. No mówię, ja mam te pecle, bo są lekkie. Słyszałem, że te nowe zielone Black Diamondy, że odpadają im te końcówki, bo te śruby, bo o co chodzi z tą śrubą? Jak to? To jest śruba aluminiowa, to pomarańczowe cudo to jest aluminium, wieszaczek jest aluminium, korbka jest ze stali i plastiku, no ale słuchajcie, no, tak jak powiedziałem, to aluminium, ono jest mniej aluminium, no stopy aluminium, tak? Nawet te najtwardsze są znacznie bardziej miękkie niż stal, więc aluminium, nie pokażę na przykład aluminiowych raków, bo aluminiowe raki w kontakcie z wodą, no to po prostu gną się jak... Nie. Jak wierzba na wietrze. Tu mamy aluminium. Tutaj mamy te zęby. Te zęby są ze stali. One są gdzieś tam jakoś tłoczone, czy na jakiś, nie wiem, ten koksyt. Nie wiem, bo to jest kwestia jakoś tam to sobie wymyślić, czy po prostu wbijane, wkłaczane w to. No i na przykład ze względu na różną rozszerzalność termiczną aluminium i stali, okazywało się na przykład, że przy niskich temperaturach jakby aluminium pękało pod wpływem tego, że jakby z tego co rozumiem, tak, w niskich temperaturach raczej jest jakiś możliwy fizyk, chemik, tam wśród widowni pewnie wyśmieje, ja nie jestem ani fizykiem, ani chemikiem, no ale jak jest zimno, to się kurczy. Ja wiem. No ale tak mówią, tak? No jak jest ciepło, to się rozszerza, jak jest zimno, to się kurczy. Więc tak, więc jedno się kurczy i drugie się kurczy. Więc jeżeli tutaj ta aluminium pęka, no to albo ono się, że tak powiem, kurczy bardziej niż stal i w związku z tym, że ta stal nie pozwala się bardziej skurczyć, to pęka. Chyba tak. Więc dlatego pęka. No mi nie pękło, bo się nie wspinał w takich niskich temperaturach, bo jestem z marzy. Black Diamond oczywiście w odpowiedzi na atak aluminiowy, atak Petzla, zrobił te swoje śruby takie zgniło-zielone, lekkie z aluminium. To im z kolei główki odpadają, w sensie te podobne. Tak? Ja nie doświadczyłem tego, ale niektórzy raportują, że właśnie te zęby przednie, one kręcisz, wykręcasz, a to masz samo aluminium. Tak? I 300 złotych, żeby chociaż spadła, nie? W czerwcu, nie wiem, i dramat, bo musisz, no co, no przecież nie wyrzucisz jej, bo to
nie wypada, bo park narodowy i tak dalej, nie wolno śmiecić. A nawet jej nie wkręcisz, tak? Więc naprawdę już lepiej byłoby ją zgubić niż nosić, no bo będziesz nosił, tak? Bezużyteczny graf. Więc mówię, no ja mam tego Petzla, mam śruby Grivela, ale myślę, że wszystkie śruby w tej chwili, które są produkowane, które mają atest, są dobre. Po prostu. Jedne są lżejsze, no wiadomo, stalowe będą cięższe, aluminiowe będą lżejsze. Tak, aluminiowe ze zdrową końcówką. Także co tam jest, bo ruskie tytany, no to jest erzac, tak, i nie wiem, jakby spoko, no. Używałem, że dwa razy i przestałem używać, tak. Chyba dlatego nie wspinałem się w lodzie, bo jestem bojaźliwym człowiekiem i po prostu im nie ufałem. I po prostu, no nie, jakoś byłem przerażony. Natomiast wiem, że na rynku są jeszcze te ruskie tytany, ale moim zdaniem nie warto, naprawdę. Warto wydać parę złotych więcej, czy parę dziesiąt, kupić sobie nawet jakąś, nie wiem, przeską śrubę, czy inną atestowaną i mieć spokój, tak? Mieć komfort. Natomiast która śruba jest dobra w kontekście tego, jak dobrać śrubę do lodu? No, nie jestem ekspertem od spinania w lodzie, żeby móc na przykład na pierwszy rzut oka stwierdzić, tak, że akurat ta śruba wejdzie. No, większość śrub, które mam, to 16 albo 13, więc one z reguły zawsze wchodzą. Tak. 21 tutaj ta, którą mam, no to raczej na bardzo, bardzo gruby lód do stanowiska do kręcenia bałagu. Czasami biorę dziesiątkę, ale to na takie drogi właśnie, gdy właśnie wiem, że będzie trochę lodu. Ja mam swoją psychę, no to wolę sobie tam ponosić taką dziesiątkę, no to wiem, że raczej ona tam mnie coś tam utrzyma, tak, to moje przykucnięcie, ale że tak powiem, nie dobiję ją w cienkim lodzie, tak, mało szansę, że dobiję ją w cienkim lodzie do skały. Tak, nie muszę się pobłagać do szybki. Kolejne pytanie. Czy nosisz ogrzewacze chemiczne? Nosiłem, ale w moim przypadku się nie sprawdziły. To znaczy nie sprawdziły się te małe do rąk, do stóp i do rąk. Po prostu, no nie wiem, albo były przeterminowane. Jak powiem, takie jakieś tam Little Hotties kiedyś, coś tam. I, no nie sprawdziły się. Teraz kupiłem sobie takie wielkie w Decathlonie, co się niby na klatkę piersiową zakłada i myślę, że jeśli już miałbym brać ogrzewacz chemiczny, to raczej taki duży. Bo mówię, kiedyś sobie nawet poszedłem pobiwakować i stwierdziłem, nie miałem butów z bodkiem i miałem pojedyncze, w związku z tym one mi tam przez dzień zamokły, więc nie chciałem, żeby mi zamarzły. I wrzuciłem takie ogrzewacze chemiczne do tych butów. Co, ani mi ich nie wysuszyły, ani nie było jeszcze ciepło po tych paru godzinach, jak spałem, więc przestałem nosić. Natomiast jeżeli komuś jest rzeczywiście zdecydowanie zimno, no to może próbować. No, na pewno bym ich nie wsadzał do rękawic tutaj, nie wiem, na wspinaniu, bo zakłócają trzymanie dziabki. Rękawice raczej też powinny być dopasowane na wspinanie, więc nawet jeżeli gdzieś tam włożymy sobie tutaj na przykład na wierzch dłoni, no to tak, anatomia nie kłamie. Tak. Dłoni składamy, no to tutaj po prostu nam się troszeczkę te ścięgna unoszą i wtedy też w tej rękawicy ciasnej będzie nam niewygodnie, nie będziemy prawdopodobnie w stanie tej ręki dłoni zacisnąć. Jak będziemy mieli za luźną rękawicę, tak, bo chcemy mieć ogrzewacz, to no to źle nam się będzie trzymać dziabkę, no bo rękawica, jeżeli jest tutaj za luźna, no to też będzie miała za długie palce, tak, bo to oznacza, że kupujemy rękawicę o rozmiar większą. Ja nie biorę, jeżeli miałbym brać, to raczej, nie wiem, awaryjnie ten największy, nie? Znaczy największy, czyli taki 15 na 10, coś takiego, w Decathlonie, Aptonia. Ja wam mogę pokazać moje rękawice, bo mam, wziąłem, nie wiem, czy zdążymy omówić, no słuchajcie, to jest rękawica świętej pamięci firmy Monkey Grip. Rękawica o nazwie Dry Tool, do Dry Toolu. I słuchajcie, no,
założyłem. No nie, no dobra, jest tu miejsce. Jest tu miejsce. Także akurat w tej rękawicy to miejsce na ogrzewacz będzie. Zgadzam się z Juszą. Jusza, pozdrawiam cię. Zgadzam się z Juszą. Dlaczego? Dlatego, że na grzbiecie dłoni, zauważcie, zobaczcie sobie na swoje piękne dłonie, tak? Co tutaj mamy? Tutaj mamy żyły, tak? Te żyły są wyeksponowane. W związku z tym, jeżeli są narażone na, tak, mają kontakt z zimnem, tak? No to szybciej po prostu to ciepło wypromieniowuje i tak krew się ochładza. Tak samo nadgarstki, tak? Tutaj mamy piękne. Panie laborantki, mówią, że jestem po prostu marzeniem każdego laboranta, po prostu wchódź się, rasz. Także tutaj też te żyły są wyeksponowane, dlatego warto naprawdę dbać o ochronę nadgarstków, nie eksponować ich na zimno. Fajne są te takie koszulki z tymi łapkami, także można sobie kciuk wsadzić i te nadgarstki przed wychłodzeniem chronić. No tylko tak, Jusza, bardzo, bardzo słuszna uwaga, dzięki. Grzejemy, ogrzewamy krew i ona nam krąży, dzięki temu palce na mnie się nie ochładzają. Okej, okay, dobra. Jeśli nie ma więcej pytań, to powiem wam właśnie jeszcze szybko o tym, jak się nie wychodzić w górach. Czyli oprócz tego, że mam być na jedzeniu i na picie, to jest absolutny priorytet, tak? Nawodnienie, dzięki temu krew nam szybciej krąży, tak? Jest rzadsza. Na jedzeni mamy więcej energii, tak? Produkujemy więcej ciepła, ruszamy się, w ogóle jest super. Także jedzmy, pijmy w górach z tych pięknych butelek, pijmy niekoniecznie może z termosów. Jak jest naprawdę zimno, to rzeczywiście termos, tak, ale nie, z minus 20 może. Ale też się ubierajmy. Mam tutaj taką torbę. Chciałbym zacząć od bielizny. A jeżeli Jusza jest wśród naszych widzów, to go jeszcze raz pozdrawiam. I łezka mu się w oku zakręci, gdyż Jusza, z dedykacją dla ciebie. Słuchajcie, to podobno działa, bo to jest moje i rzeczywiście jest fajne. Tak, to jest siateczkowa koszulka z jakiegoś takiego dziwnego, syntetycznego materiału. Zakładam to na gołe ciało i idea jest taka, że macie tutaj tego fiszneta i tutaj między tymi butelkami, między tymi splotami gromadzi się powietrze. I ono po prostu zostaje przy skórze, zakładacie na to kolejną warstwę i ono tam po prostu ciepło cyrkuluje i was dodatkowo. Dobrze, a mówię, kupiłem sobie na próbę, bo była jakaś promka no i działa. Naprawdę fajnie. Na to sobie możecie założyć właśnie takiego long sleeve'a. To jest akurat z wyprzedaży z Decathlonu. 100% merinosa za 19 zł. Po prostu deal życia. Bardzo jestem zadowolony. Naprawdę działa. Także jak założycie na takiego brynię, to oprócz tego, że właśnie merino, to jeszcze to będzie wam cyrkulować na merino i śmierć. Też jest super. Więc warto. Także mam taką koszulkę brynię, mam takie kalesonki brynię. To sobie zakładam, paraduję w tym po schronisku, ponieważ jak już pewnie zdążyliście się zorientować, lubię wzbudzać w ludziach radość i uśmiech, także czasami sobie chodzę i bywa zabawa. Także kalesonki, brynie, taki t-shirtik brynie, chyba że jest ciepło, bo wtedy biorę sobie po prostu zwykłego t-shirta albo takiego merinosa, zwykłe jakieś tam lekkie merinosowe kalesony i tyle. Skarpet nie mam, ale skarpety mam jakieś tam Bridgedale czy coś tam, no zasadniczo raczej dużo wełny. Ale nie samej, bo chyba wełna w porównaniu z, znaczy, wełna kontra mieszanka wełny z syntetykiem, no wełna sama w sobie jest mniej wytrzymała, więc takim dodatkiem.
magii, żeby to się rozciągało i miało jakieś inne super właściwości, na których ja się nie znam. Więc jak sobie założę kalesonki i założę sobie coś takiego, to potem założę... A niech mam skarpetki! Słuchajcie, czerwona. Czerwona wełna. Działają. On też, o, druga odsłona kalesonek. Te są trochę grubsze. To jest polska firma, bardzo fajna, Kwark. Power Stretch. Bardzo, bardzo przyzwoite, wygodne, ciepłe. Zakładam je sobie właśnie. To są moje standardowe kalesony. Byle nie zakładam, jak jest naprawdę zimno. Natomiast albo zamierzam długo stać. A to są moje takie podstawowe kalesony właśnie. Jak nie biorę brynie, tylko biorę sobie t-shirt albo w ogóle nie biorę nic, to biorę sobie takiego cienkiego polarka z kapturem. Ten kaptur może mi służyć jako czapka, na przykład na spinaniu, to znaczy zakładam to pod kask i z głowy, tak? I muszę brać kolejnej czapki, wtedy biorę sobie na przykład buffa tylko na podejście. Fajnie jest buff, bo głowa tutaj pod górę jest odsunięta. Uszy są zasłonięte, zatoki są zasłonięte, a tutaj jednak jesteśmy w stanie ten nadmiar ciepła wypromieniowywać. Bo ja na podejściu, nawet jak jest zimno, nie zakładam wszystkiego na siebie, tylko zakładam na siebie, nie wiem, jedną warstwę. Wolę, żeby mi było troszkę za zimno niż za gorąco, dlatego że jak jest mi za gorąco, to po pierwsze mięśnie działają mniej efektywnie, a niż takie niedogrzane, a po drugie tracę wodę. Tak, jak tracę wodę, no to... Po pierwsze ona wsiąka w tę odzież, jak się zatrzymuje, to się chłodzi, jest mi zimna. Po drugie wiotcze ją tkanki. A też podobno, i to z kolei amerykańskich naukowców badania mówią, że chyba 5% ubytek wody w organizmie to jest 20% spadek wydolności. Czy nawet nie 5% ten spadek nawodnienia, a nawet jeszcze mniejszy, tak? Około 3%. Tak więc 3% spadku nawodnienia to jest ogromny tak naprawdę spadek w wydolności, więc lepiej, żeby tam było za zimno niż za ciepło. Plus pijemy dużo oczywiście, żeby się nawadniać. Więc mówię, mam te kalesonki, mam sobie taki właśnie fajny cienki polarek. No i co na to założyć? Ja tutaj mam... taki śmieszny hybrydowy trajbalowcik. To jest kurtka skiturowa podobno, ale dla mnie jest fajna, bo ma tak, kieszenie na piersi, w związku z tym, jak ona jest pod softshellem czy pod Gore-Texem, no to nie muszę tej kurtki rozpinać, żeby tam się do tych kieszeni dostać, a zawsze tutaj mogę sobie włożyć jakiś batonik czy coś, co mi będzie po prostu ogrzewane. Będę mógł to sobie wyjąć, także znacznie lepiej dostępne są te kieszenie. Krój bardzo fajny przy ciele. Także kaptur, podkask. Właśnie pytanie, ile mieć kapturów, tak? Czy kupować z kapturem, czy bez kaptura? Jakbym miał mieć jedną sztukę, powiedzmy, odzieży danego rodzaju, to brałbym z kapturem, bo jest bardziej uniwersalna. Ale też, jak się ma za dużo kapturów, to się czasem z tyłu robi takie po prostu wielkie coś. Jeszcze nigdy nie miałem problemu, żeby mi to blokowało patrzenie do góry, no ale tam czuję po prostu, że coś się dzieje. Także taki palowcik tutaj ma te panele ze streczu, więc fajnie to oddycha. Zdecydowanie lepsza jest ta dystrybucja nadmiaru ciepła na zewnątrz. Także jak się spinam, to naprawdę się nie przegrzewam. Także te ruchy wszystkie mogę spokojnie wykonywać. Rękawy też są odpowiednio długie. Zwracajcie na to uwagę, naprawdę. Przymierzcie, jeżeli możecie, przymierzcie sobie coś i zobaczcie, że rzeczywiście tak. Nie ma w ramionach, nie ma w łokciach takiego po prostu takiego blokowania, tak? Bo z jednej strony będzie wam niewygodnie, będzie was to irytować, a z drugiej strony to będzie się szybciej po prostu niszczyć, tak? Bo ten materiał będzie cały czas poddawany jakimś naprężeniom i może być gorzej. Odwieczne pytanie.
Softshell czy Dorepak? Nie wiem. Sam nie wiem. Bardzo długo wspinałem się w Softshellu. Teraz jestem stary. I jest mi chłodniej. I materiały są lepsze, więc używam już częściej, znaczy może nie Gore-Texu, ale Hard Shelly. A jeżeli miałbym mieć taki uniwersalny zestaw, to wydaje mi się, że jeżeli chodzi o spodnie, to raczej Hard Shell, najlepiej z jakimś streczem. Tylko to znowu, wiecie, nie ma rozwiązania idealnego, bo tak. Softshell, no fajnie, bardziej wytrzymały niż Gore-Tex, w takim sensie, że więcej wybacza. Tak? Zahaczycie rakiem, no to nie będzie tej wielkiej dziury, nie straci swojej podstawowej właściwości, czyli wodoodporności. Nawet jak wam się zaciągnie czy coś, no to się zrobi mała dziurka i tyle, no bo najczęściej też te softshelle są troszeczkę bardziej elastyczne, lepiej oddycha. Więc no jest tańszy też niż Gore-Tex, więc no, ma wiele za, tak? Ale tak, no, no jest cięższy. Jak wieje, no to, no to przewiewa, tak? No nawet te najlepsze softshelle po prostu no nie trzyma, nie chronią przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, tak jak membrana. Softshell z membraną? Nie wiem. Jeśli tak, to jakiś lekki. Bo te ciężkie softshelle z membraną to jest, nie wiem, coś takiego dla mnie dziwnego, tak? Bo ani to nie ma właściwości Gore-Texu czy tam hardshella, ani właściwości softshella. No bo z jednej strony jest ciężki jak softshell. Powiedzmy, wytrzymał jak softshell, no ale ta membrana owszem, wychodzi przed wiatrem, ale i tak to przemoknie. Wydaje mi się, że może lepiej mieć jednak na przykład, nie wiem, zamiast 600-gramowej kurtki z softshella z membraną, no jakiś tam lżejszy softshell i nawet jakąś taką lekką kurtkę hardshellową, tak? Natomiast no też nie ma chyba sensu, żeby ta kurtka była jakoś super lepka, hardshellowa. No zaraz wam pokażę dlaczego. To jest mój hardshell. O. Ja go kupiłem właśnie a propos kupowania tam używanych butów, używanych różnych rzeczy. Ja go kupiłem gdzieś tam jako używany, no bo właśnie potrzebowałem takiego Gore-Texu na zimę, gdzie no raczej nie pada deszcz, więc ta wodoodporność nie jest aż tak istotna, no jednak chciałem tak, wiadomo, tego śniegu się ciągle dotyka, gdzieś tam pada i tak dalej, więc wolałem mieć coś takiego wodoodpornego i chroniącego przed wiatrem. No i zobaczcie, no. Cały jest w dziurach, cały jest połatany, no po prostu to jest jakiś tam packlight z bardzo słabą zewnętrzną tkaniną, więc to po prostu co chwila robiła się jakaś dziura. Także też no, to pokazuje, że lekkość, ale nie za wszelką cenę. Że hardshell raczej mocniejszy, naprawdę warto zainwestować, bo jak ma wam się, wiecie, macie wydać kupę kasy na coś, co ma wam zapewnić właśnie wodoodporność, a to się będzie tak pruło, to no, na koszt ponad 200 zł, więc no, byłem w stanie za to jakby tyle zapłacić, ale mówię, no, lepiej naprawdę wydać więcej pieniędzy na porządniejszą kurtkę, która no, znacznie więcej wytrzyma, więc dobry kaptur, podstawa, tak, musi was chronić przed żywiołami, zdecydowanie. Także mówię, na pytanie czy hardshell, czy softshell, w zależności od warunków. Jeżeli zamierzacie się dużo ruszać, jeżeli pogoda jest dobra, nie wieje, to wydaje mi się, że softshell jest dobrym rozwiązaniem. Nawet w komplecie góra-dół. Tak? Jeżeli zamierzacie więcej torować, jeżeli zamierzacie więcej się wspinać właśnie w jakimś takim terenie, gdzie będziecie mieli kontakt ze śniegiem, to przynajmniej, żeby ten dół był
hardshellowy, no bo wiecie, po kolana w śniegu, kolana strasznie też są eksponowane, jak sobie przeziębicie, to będzie źle, więc myślę, że hardshellowe jakieś takie spodnie ze streczem może, są tam niektórzy producenci coś takiego robią. Ważne, żeby miały szelki, tak? Ważne, żeby spodnie miały szelki, żeby wam po prostu nie spadały. Fajne są takie spodnie w ogóle z wysokim stanem, ja tutaj mam. Nie będę ich zakładał, ale te spodnie, o, widzicie, one mi sięgają tutaj praktycznie prawie pod mostek, z tyłu, prawie tak w jedną trzecią plecu. Bardzo, 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 bardzo fajnie chronią przed wiatrem. Właśnie mają szelki, kieszenie tutaj na udach, żeby sobie włożyć jakieś topo, czy jakieś jedzonko. Nie mają żadnych zamków. Mają dziurę, o. Jedna dziura, druga dziura. Zalepione. Nie mają zamków, bo to są spodnie wspinaczkowe i też na tyle takie dobrze uszyte, w moim mniemaniu, czyli takie wąskie, że mogę na przykład wsadzić nogawkę do getra buta. Czyli jak mamy but z takim getrem, to możemy albo nogawkę takich spodni założyć na ten getr. Tu są jeszcze takie śmieszne pętelki. Można tu sobie taką sznurogumkę po prostu włożyć. Zaciągamy sobie pod but i trzyma. Jeżeli chcemy, to sobie po prostu wkładamy taką nogawkę do tego getra, zaciągamy. Jest super, jesteśmy izolowani, ten getr jest odpowiednio wysoki. Nawet jeżeli podnosimy nogę wysoko do góry, to po prostu nic tam się złego nie stanie. I się ani śnieg, ani zimne powietrze nie dostanie. Także ja ciągle eksperymentuję. No w tej chwili od dwóch sezonów wspinam się w hardshellach, z czego spodnie są hardshellowe ze streczem. Lekkość za cenę niższej wytrzymałości. No ale jeszcze ich nie podarłem do końca, więc sukces! No, natomiast kurtka softshellowa, tak jak mówiłem, lepiej mieć lżejszy softshell z dobrym kapturem, na kask oczywiście. Tak, no bo jeżeli softshell ma być kurtką zewnętrzną, no to musi mieć kaptur na kask, żebyśmy po prostu, jak już mamy ten kask na głowie, idzie jakaś pyłówka, czy wieje wiatr, tak, zapinamy sobie. Jesteśmy chronieni. No na przykład taki softshell, mój prywatny, jest cały poklejony już, on ma 14 nat, ale jest świetny, bo waży około 400 gramów, dwie kieszenie po bokach, kieszenie na piersi, fajnie, bo można sobie schować topy, można sobie schować jedzenie, rękawy, obszerny kaptur na kask. Bardzo fajny krój, lekko przedłużany z tyłu, żeby też jak tam gdzieś podnosimy te ręce do góry, jak tam podjeżdża, to żeby te nerki chroniło. Oczywiście uprząż możemy sobie też założyć i to wszystko trzymam. Dlatego mam go, ciągle się w nim wspinam. No mówię, 400 gramów, no to jest 400, 450, tak? Dla takiego cienkiego softshella, no może 500 to jest taka dobra masa. Dla hardshella zresztą podobnie, tak. Jak coś będzie za ciężkie, to będziemy po prostu się w tym wspinać. Czy mieć pod pachami wywieczniki, czy nie? Zależy. Im lżejsza kurtka, tym większa szansa, że tych wywieczników nie będzie. No się przydają. Przydają, jak na przykład, nie wiem, o kolega mi ostatnio bardziej doświadczony powiedział, no jak na przykład bardzo wieje, pada śnieg z deszczem, no to co, no musisz iść w hardshell, a jednocześnie na podejściu się pocisz, więc wywieczniki otwierasz i idziesz, a jednocześnie jesteś chroniony przed żywiołami. Co jak się robi zimno,
i potrzebujemy się dodatkowo dogrzać, a nie chcemy, żeby nam ograniczało ruchy. Można sobie założyć kamizelkę. To znaczy, nawet na stanowisku, trudno. Taką kamizelkę tak mamy w plecaku, albo zakładamy przed spinaniem od razu pod ścianą, tak, tak pod ścianą się, że tak powiem, zbroimy, zakładamy naszą zbroję. No i właśnie kamizelka ma taką zaletę, że możemy ją sobie właśnie założyć na takiego primalofta i tutaj mamy korpus, tak, czyli nasze organy wewnętrzne, serce, płuca, tak, serce, które pompuje krew, jak serce będzie tutaj narażone cały czas na chłód, no to będzie pompowało chłodniejszą krew, więc lepiej mieć tutaj korpus ogrzany, bo jeżeli będziemy mieli ogrzany korpus, to będziemy mieli również ciepłą krew, która nam leci do naszych końcówek, tak? Czyli do rąk, do nóg. Dlatego ogrzewamy korpus, no i na to nakładamy właśnie naszego softshella czy goreteksa. No i mówię, tutaj mamy korpus chroniony, a jednocześnie te ręce gdzieś tam dalej mogą swobodnie funkcjonować. Przechodzimy na stanowisko. Po prowadzeniu to jesteśmy rozgrzani, ale jak to był trudny wyciąg, to jesteśmy bardzo rozgrzani. A jak to był trudny wyciąg, to partner przypuszczalnie będzie szedł na drugiego długo. A jak jeszcze był to trudny wyciąg i na limesie gdzieś tam stojąc zakładaliśmy asekurację, to jest szansa na to, że ją tak włożyliśmy, że partner będzie miał problemy z jej wyjęciem. Więc jeszcze więcej czasu mu to zajmie, a nam na górze będzie zimna. Więc musimy sobie założyć jakąś kurtkę stanowiskową. Jak jest ciepło, albo jak jesteśmy ludźmi z lepszą tolerancją na zimno niż ja, to sobie zakładamy cienką kurteczkę, czy puchową, czy syntetyczną, zależy od osobistych preferencji. Wszyscy wiemy, że puch jak zamoknie, to się robi jak naleśnik. Taka kurtka i nie grzeje. Na szczęście Cumulus robi kurtki z puchem hydrofobowym i rozwiązał częściowo ten problem. No ale chcemy mieć coś, co jest bardziej wytrzymałe, bo też no, puch, nawet jeżeli hydrofob nam nie zamoknie, tak gdzieś tam przycioramy sobie na stanowisku, a się zdarza, ten puch nam leci, no i też trochę tych właściwości straci. Więc bardziej taki idiotoodporny jest Primaloft, czy jakieś tam syntetyczne ocieplenie. Zakładamy to sobie, tak przychodzimy na stanowisko, zakładamy sobie taką kurtkę na to, co mamy. I to się wiąże z określonymi konsekwencjami. To znaczy, jak mamy na sobie tę całą zbroję, no to jak weźmiemy taką kurtkę Vero Primalofta, który jak sobie w sklepie mierzyliśmy i był dla nas dobry, tak, bo sobie go mierzyliśmy na t-shirta, czy na bluzę, to się może okazać, że w przypadku tej całej naszej zbroi będzie nam za ciasno. Więc czasami trzeba przecierpieć i kupić coś po rozmiar większego. Tak? To jest kurtka o rozmiar większy niż taka, którą normalnie bym wybrał, no, ale ona właśnie wchodzi na ten cały nasz spinaczkowy majdan w postaci kurtki goreteksowej, pod nią kamizelki, primalofta, polarka, wełny merino oraz z bielizny brygi. A jak jest bardzo zimno, bo jesteśmy z marzlochami, no to możemy sobie właśnie założyć na... Już oczywiście nie bierzemy wtedy syntetyka, tylko bierzemy porządną kurtkę, no to jest właśnie gruba kurtka puchowa Cumulusa z puchem hydrofobowym, z bardzo fajnym kapturem. Producent też uwzględnił właśnie w tym przypadku
ten tak, że będziemy ją zakładać raczej też na jakieś tam warstwy odzieży, więc ona jest odpowiednio większa w tym rozmiarze właściwym. Dwie kieszenie, kieszeń na piersi, żeby sobie coś tam wrzucić. Bardzo fajna rzecz. I na to też warto zwrócić uwagę. Kieszonki wewnętrzne, tutaj takie siatkowe, żeby sobie wrzucić rękawice czy butelkę z wodą, właśnie żeby to nam się ogrzewało. No i taka pancerna kurtka pochowa, naprawdę na standardową taką tatrzańską zimę, kiedy jest zimno. 550 gramów, 250 gramów puchu, więc uważam rewelacyjny stosunek ilości puchu do masy, do tej masy całkowitej. No i polski producent, tak. Bardzo, bardzo fajna kurtka. Jeszcze tylko szybko o dłoniach. Mówiłem już, tak, to dłonie trzeba dbać. Do wspinania takiego normalnego, można powiedzieć, tak. Jak się wspinamy, tak jak prowadzimy, jakieś takie cienkie rękawiczki są softshellowe, najlepiej dwie pary, bo na jednym wyciągu nam zamokną, to sobie wrzucimy je do gdzieś tam właśnie za pazuchę, do tej naszej puchowej kurtki, do tych kieszeni, albo gdzieś tam nawet pod kurtkę, pod tego primalofta blisko ciała, żeby się ogrzewały. Mówię, no zazwyczaj noszę jakieś dwie pary takich rękawiczek softshellowych bez membrany, bo były tak zamokną. Chyba, że wiem, że będę się wspinał w lodzie albo gdzieś, gdzie jest dużo śniegu, no to wtedy na prowadzenie jednak biorę takie cienkie rękawiczki z jakąś membraną, bo jednak nie lubię tego uczucia, takiego wyciskania wody z tej rękawicy, że rękawy też całkiem solidne takie właśnie rękawice z jakąś membraną do wspinania w śniegu, w lodzie się przydaje. Na stanowisko grube, solidne rękawice z, no, czy pięciopalczaste, czy łapawice. Wiadomo, pięciopalczastych znacznie łatwiej się łapie właśnie te nasze duże karabinki. Czy w ogóle operuje. Można też mieć łapawice albo syntetyczne, albo puchowe, to już co kto woli. Łapawice łatwiej wsadzić taką butelkę z ciepłą wodą, w taką rękawicę, no troszkę trudniej. Także wszystko ma swoje plusy i minusy. Ja akurat na stanowisko mam takie grube rękawice z Gore-Texem. Też na wszelki wypadek, gdybym miał jednak gdzieś torować w śniegu, czy iść na drugiego, tak cokolwiek, mówię, lubię mieć suche, tak, lubię mieć suche dłonie. Czy pod takie rękawice wkładasz też lekkie? To zależy. Lubię mieć czucie, dlatego jednak biorę sobie takie cienkie rękawice i to też taka kwestia, no. Każdy ma inne dłonie i producenci robią jakieś tam standardowe, powiedzmy, w ich mniemaniu rozmiary. Ja często kupuję rękawice zbyt małe. To znaczy, no ja mam na przykład taki problem, że jak tutaj rękawice mają dla mnie ok, wszystkie palce, to kciuk jest za długi. Czasami nawet wolę się wcisnąć w rękawice o mniejszym rozmiarze. Ja wiem, że ona mi się potem troszeczkę rozciągnie, tak? Ta skóra się rozciągnie, tutaj troszeczkę ten materiał, bo one są trochę bardziej elastyczne, niż właśnie męczyć się z tym kciukiem, bo niestety jak masz za długi kciuk, no to jest ten problem, że potrafi się wciąć tutaj w zamek karabinka i cały czas wyciąga. Dla mnie bez sensu. Także. Ale czasami zdarza mi się inna sytuacja, że mam takie zwykłe moje spinaczkowe rękawice, tak jak tutaj, i mam takie łapawice, albo często są takie rękawice modularne, tak? Nie wiem, że macie tę właśnie wyjmowaną wkładkę. Wtedy ja sobie wyjmuję tamtą dolarową wkładkę i po prostu te moje spinaczkowe rękawice wkładam do tej skorupy
do tej zewnętrznej warstwy tamtej rękawicy i też ona mi się troszeczkę ogrzeje, troszeczkę mi się poprawi ta właśnie termika i troszeczkę ona nawet zdąży mi wyschnąć i w jakimś takim łatwiejszym terenie, w którym jest dużo śniegu, będę w stanie sobie spokojnie funkcjonować, manewrować. To są też jakieś manki gripy, niestety manki gripy już przestały robić rękawice. Szkoda. Także mówię, raczej nie wkładam, chyba że naprawdę jakieś takie cieniutkie biegowe pod takie rękawice. Nigdy pod te rękawice do takiego technicznego spinania. Raczej jeżeli idę na łatwą drogę, jest zimno. Tylko że jak idę na łatwą drogę, jest zimno, to najczęściej spinam się szybko, więc nie potrzebuję tych rękawic. Raczej właśnie biorę sobie wtedy dobre, wodoodporne rękawice. Dbam o to, żebym był nawodniony, żebym był najedzony i żebym na podejściu nie stracił właśnie dużo wody, żebym sobie po prostu, jak przyjdę pod ścianę, założę to wszystko na siebie, ogrzeję się, przeszpleję i ruszę.